ostatnia, tak naprawdę przedostatnia część ważnych rzeczy w swingu to jest follow through, czyli uwolnienie. Dlaczego mówię, że ona jest najmniej ważna? Bo tak naprawdę follow through wynika ze wszystkiego, co zrobiliśmy przed tym, czyli to, co się dzieje po impakcie. Po impakcie chcielibyśmy, aby kij skręcił nasze ciało, nasze ręce, uniósł się do góry i byśmy zakończyli nasz swing w zbalansowanej pozycji. Bez poprzednich rzeczy, o których mówiłem, jest to praktycznie niemożliwe, ale warto też same follow through trenować po to, żeby te rzeczy, które je poprzedzają, uległy poprawie. Ja proponuję taką rzecz, żeby sobie najpierw uświadomić, jak kij pracuje podczas swingu. Pokażę to najpierw pionowo. Robimy backswing. Później zaczynamy dolną częścią ciała, kij podąża i kończymy w takiej pozycji. Natomiast jeśli ja bym się pochylił, zauważcie, że moje ręce się krzyżują i tak samo będzie tutaj w pochyleniu. Robimy backswing, zaczynamy dołem i ręce się krzyżują. Ważne, żeby ręce nie wyprzedzały naszego tułowia. Jeśli chodzi o obrót. Najpierw się obraca tułów, a ręce podążają. Druga sprawa, też nie mogą zostać za bardzo z tyłu, bo będzie taki sam kłopot z uderzeniem piłki, jak w poprzedniej sytuacji. Także powoli, powoli próbujcie, aby osiągnąć właśnie taki rezultat, ruszając ciałem, ruszając kijem, aby ręce, przedramiona krzyżowały się po waszej lewej stronie. Łopatka wtedy jest pionowo do góry, a nawet lekko zamknięta. Nie jest, ona nie pokazuje w ten sposób na cel, ona po prostu się zamyka. Ważne jest, aby utrzymać pochylenie do przodu. Nie ruszać głową na boki, ona może się lekko skręcić w tę czy w tę stronę, w zależności od ruchu ramion, natomiast nigdy nie powinniśmy przesuwać całego ciała, czyli całego naszego obrotu, osi obrotu kręgosłupa i głowy prawo-lewo. To powinno być względnie stałe. Natomiast do momentu impaktu i właściwie do momentu, kiedy prawa ręka będzie równoległa do ziemi, trzeba utrzymać pochylenie i wtedy będzie to dużo bardziej energetycznie skuteczne, gdyż tego typu uderzenia z tak zwanym chicken wingiem zawsze powodują dużą stratę mocy w momencie impaktu. Poćwiczcie to, a naprawdę cały wasz swing się dramatycznie, a właściwie fantastycznie poprawi.